Święta Faustyna dzisiaj, święta Faustyna. Za to, że mogę właśnie w tej przeświętej kiedy. Bardzo gorąco dziękuję Panie Tadeuszu, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. No, ale Jezus Eucharystyczny był ten sam, jest ten sam. I powołuje ten sam Jezus od 2000 lat, to pierwsze skojarzenie. A drugie, to co sam Pan powiedział. Pokazujemy to między wami, czyli na naszym dziedzińcu od strony wejścia. Powiedzmy sobie szczerze, będzie mapping na fasadzie pałacu. To będzie pierwszy raz chyba w tej okolicy, bo już taki festiwal mappingu jeszcze od wielu lat. Z pomocą Ducha Świętego. Zaangażowana jest Opera Narodowa, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina, bo to jest spektakl przygotowany przez studentów dyplomowych. Powiemy, kiedy będzie. Tak jest. 15 września o godzinie 20 w Stanford. Nowe światło Ducha Świętego, to będzie naprawdę piękne wydarzenie i serdecznie Państwa zapraszam. Piękny plakat. Jeszcze ksiądz proszę wejść na naszą stronę i znakomita muzyka. Myślę, że Państwa, bardzo pomocne tu jest w tym temacie znaleźć, i to dla każdego, naszego uczestnictwa to naprawdę chyba zrozumienia Eucharystii. Właśnie to imię świętej siostry Faustyny, o którym wspomniałem, od najświętszego sakramentu. Pod koniec życia święta siostra Faustyna napisała, że sam Pan Jezus to objawił, że już na chrzcie świętym, że już na chrzcie świętym otrzymała łaskę zażyłości z duszami. No i cóż, no i miała wgląd w duszę ludzką. Ale to ktoś obok niej stanął, był w grzechu ciężkim. Otwierały się w niej rany Chrystusa, miała ukryte stygmaty. Która była dzisiaj. Dostała taki dar, żeby ratować duszę biednych grzeszników. Zastępcą kuratora Muzeum Eucharystia Arkadii, to jest przecież nic innego jak ofiara Chrystusa, jak ratowanie dusz biednych grzeszników. Spójrzmy na obraz Jezusa Miłosiernego. Bardzo i kiedy ksiądz Sopoćko prosił Faustynę, żeby zapytała się Pana Jezusa, wolność po 120 jak Panie nazwać się swoje oblicze na tym obrazie, Pan Jezus podzielił się miłosierdzia. A cóż to znaczy miłosierdzie? Łacinie misericordias, to wspaniały wyraz, to określenie samego Boga. Zawiera w sobie przyjmę wyraz mizer. To było polskie słowo mizerne. To Polskie Radio 24, minęła 22:30. Czas na informację. To znaczy Michał tyle, Bartek. Co zapraszam. Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lotowym z skutkiem śmiertelnym. Biedny człowiek, 62-letni pracownik z powodu grzechu swojego nie ma większej biedy, jak żyć w grzechu ciężkim. Korkord i serce. I tam jest jeszcze czasownik dać, ofiarować. Dosłownie miłosierdzie, to znaczy dać serce biednemu. Eucharystia jest. Prokurator to właśnie tym darem, darem zbawienia. Kiedy Jezus odsłania serce swoje, pokazuje wnętrze, istotę swoją, swoim miłością, tylko właśnie, aby chciał się nas zapytać. Człowieku, no pomyśl, co jeszcze ci mogę powiedzieć. Celem jest chronienie praw polskich dzieci. Dać ponad życia. Eucharystia jest właśnie tym darem, tą ofiarą, której my możemy uczestniczyć w Faustynach. Dlatego skróci się czas takich rozpraw, powiedział na antenie TVP i wszyscy minister sprawiedliwości Michał Wójcik. Bardzo gorąco dziękuję. Serdeczne kolejne telefony. Pobożność eucharystyczna. Tylko w 11 sądach okręgowych. Czasem wydaje się, że próbujemy świętych, także dziś, którzy życie przepisy, korzystali z daru Eucharystii gdy za granicą polskiemu obywatelowi zostanie odebrane dziecko lub przed Soboru Watykańskiego II uczynić taką tarczą czy mieczem w walce przeciwko liturgii posoborowej. Podczas natomiast spotkania na przestrzeni ambasadora wezwał także kraje Starego Kontynentu do współpracy, tych, którzy ją umiłowali, przyjęli przemówienie Macrona, i korzystali z tego sakramentu, stawali się świętymi. Francuskiej dyplomacji. I to jest dla nas zadanie również na dziś, byśmy żyjąc Eucharystią na co dzień czynili to, co Jezus nam zostawił w Wieczerniku, czego dokonał na krzyżu przez posłuszeństwo
Aleksiej Nawalny skazany na żywictwo w stanie objawił taką decyzję podjął moskiewski sąd. Jego zdaniem opozycyjny rosyjski polityk powtórnie naruszył zasady organizacji publicznych akcji. Kara dotyczy protestu, który odbył się 28 stycznia w Moskwie. Był to bojkot wyborów prezydenckich. Zdaniem sądu Nawalny był organizatorem i uczestnikiem protestu, który nie był usuniony z władzami. Opozycyjny rosyjski polityk uważa natomiast, że zatrzymanie go i skazanie, aby umożliwić przygotowanie ogólnorosyjskiej demonstracji. Jan Paweł II, ten, który swoją świętość kształtował na liturgii przed soborem. Już za chwilę w Polskim Radiu 24 podsumowanie wydarzeń sportowych będzie zapewne o kawie. Selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek powołał 27 zawodników na pierwszy mecz Ligi Narodów z Włochami oraz na towarzyskie spotkanie z Irlandią. I wiadomo, że ta pobożność eucharystyczna, pobożność maryjna, pobożność, to wynikło z tego, że mając 7 lat w Polsce nabiegła na niszpora, czyli na modlitwę psalmów. Wiadomo, że nie był wtedy wieczorny mszy święty, bo tylko mszy święta poranna, nie było mszy święty koncelebrowany, ale ta pobożność eucharystyczna, która wtedy była głównym śpiewaniem psalmów eucharystycznych, sprawiła, że do niczego nie było Jezus, ja sobie wybrałem i miłował. To niech też będzie taki szczególny ślad jej obecności pośród nas i tego, jak Pan Bóg działa przez święty. I też działa z Niemką, do nas też, i tylko czasem być może jesteśmy zaślepieni, bo przyszedł i powiedział, tak jak długo Włosi najszybciej zameldowali się na meczu trzeciego etapu kolarskiego. Prosi Radio Maryja. Szczęść Boże, Teresa wewnątrz Katowice. Chciałam podziękować za to dzisiejsze spotkanie w Dzierżawach, za tą część eucharystyczną i za piękne kazanie księdza Józefa Szymańskiego, który podkreślił działanie Pana Jezusa w historii narodu polskiego i które miało też akcent patriotyczny z okazji stulecia odzyskania niepodległości Polski i wymienił poetę Władysława Bełzę, mojego przodka, wiesz, kto ty jesteś, Polak mały, któremu na sercu tak bardzo leżało dobro ojczyzny, który był takim i patriotą, i bardzo Pana Boga kochał, że to dzisiaj wybrzmiało. A po drugie chciałam powiedzieć, że święta Pawła Augustyna w moim życiu odegrała bardzo dużą rolę, gdy miałam duże problemy w pracy. Tam się wydawało, że naprawdę po prostu je wyrzucą z pracy, bo była likwidacja zakładu. I tak się modliłam i jeździłam z ciocią do Łagiewnik, gdzie poznałam bliżej Józefa Augustyna. Wtedy jeszcze nie była świętą. Grób był obok klasztoru. No po tym jak wyjeździły, no to już był w tym klasztorze, w tej białej trumience. No i święta Faustyna, modląc się do niej i często, już powiem nawet bardzo często, tak sprawiła, że jakoś te problemy się rozwiązały. No i cała sprawa przyjęła obrót bardzo pozytywny. Za to jej bardzo dziękuję i będę do końca życia ją wielbić, modlić się. Mam też dzienniczek, który już parę razy przeczytałam i który po Biblii jest moją taką najbardziej ulubioną lekturą. Szczęść Boże! Bardzo gorąco dziękuję Pani Tereso. Jeżeli jesteśmy przy dzienniczku, to tutaj są znacy dzienniczka świętej Faustyny. Na pewno zadzwonię przez dyrektora przyjaźnionego Pani Halina Łobanowska. Jest nowa wersja nagrana dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej przez Panią Halinę Łobanowską. Ale kiedyś w ramach
demokratkę. Myślę, że to remis w 90 minucie to duże szczęście nasze, ale nie możemy tak przeczytać tak w drugiej połowie. Tak, świętej Faustyny. 3 do 3. Po 6 punktów widzenia Ekstraklasy otwiera Gdańska Lechia, która ma 2 punkty przewagi nad Lechem Poznań, Jagiellonią, Białystok, Piastem Gliwice i Zagłębie. I muszę powiedzieć, że byłem 60. Zagłębie Sosnowiec 14. Pozytywnie zauważony. Tymczasem przed celem reprezentacji Jerzy Brzęczek było 27 piłkarzy na pierwszym odcinku na Włochami. Działanie pana Boga. W Bolonii oraz na towarzyskie spotkanie z Radzią Świętej Faustyny w Wrocławiu. Dlaczego ten temat poruszam? Ponieważ na przestrzeni wielu lat myślę, że nawet już dziesięcioleci, również też przez film, który był o Faustynie, narosła taka opinia, że ówcześni przełożeni to znęcali się nad biedną Faustyną, a ileż tam mądrości przełożonych w tym prowadzeniu Faustyny. To, co powiedział przez moment, skąd też kto mnie sprowokował do takiego wątku? Pan Andrzej Karkowski, który powiedział, że no właśnie tutaj uczyła się pokory zawodników Płocki i Wisły. Posłuszeństwa. Powołał dwóch stopera, Adama Dźwigała i pomocnika Damiana Szymańskiego. Nie tylko dlatego, że Wisła rozbiła Legię aż 4-1. Z czasów, kiedy jeszcze nie tak dawno sam był trenerem. Jeśli chodzi o przełożonych, można mówić przełożonych zakonnych, ale też przełożonych Michała Pazdanego, księdza Michała, czyli arcybiskupa Jędrzejczykowskiego. To są właśnie te osoby, które w życiu siostry Faustyny, ale też później szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia odegrały wielką rolę. Oczywiście są takie fragmenty w Dzienniczku, kiedy siostra Faustyna oczywiście bardzo pokorna, skromna. Żadnego piłkarza nie powołał selekcjoner, także pisze to wielokrotnie, że jestem wielką nędzą. Ona tak o sobie pisze. Genialne jest to, że pan jest z niej rzeczywiście przytakiwał. Tak, wielkim jesteś, wiem, że jesteś wielką nędzą, ale mimo to ja cię bardzo kocham, ja cię wybrałem. Siostra Faustyna się miała taką świadomość, że posłuszeństwo zakonne, posłuszeństwo przełożone, posłuszeństwo kapłana, posłuszeństwo spowiednika, to jest coś, co ona ślubowała w swoich ślubach zakonnych i to jest coś, czego ona bardzo mocno się trzymała. Oczywiście są takie fragmenty w Dzienniczku, gdzie te relacje z przełożonymi niektóre dwa razy nie były zawsze idealne, ale wiemy ze wspomnień już tych takich najważniejszych przełożonych w ich życiu, więc matki generalnej, matki Michali Muraczewskiej, czy matki Ireny Krzyżanowskiej, która była jej przełożoną. Też testował prawie każdego na tę pozycję. Ze wspomnień, które właśnie te osoby zostawiły nam już, kiedy sprawa się z Faustyną jakby się rozwijała. Z tych relacji wynika, że rzeczywiście na początku świadomości przełożonych matki wiedziały, że to jest coś bardzo trudnego. Rzeczywiście trzeba to najpierw być może trzymać w klasztorze, żeby to nie wyszło poza mury zakonu. Ale kiedy przełożone widziały, że to nabożeństwo, te pragnienia Jezusa, one stopniowo się realizują, powstaje obraz, kult Bożego Miłosierdzia zgłoszony i tak dalej, myślę, że nastąpiło jakieś przewartościowanie, nastąpiła ogromna też refleksja u tych przełożonych zakonnych. Wtedy zmieniało się również podejście przełożonych do samej siostry Faustyny. I Bogu dzięki, film, o którym ojciec Karolina Michalczuk, rada przełożonych, tak, zastanawia się, co zrobić ze sprawą siostry Faustyny, tak pewnie było w klasztorze określane, tak, sprawa siostry Faustyny, były matki, które mówiły, tak, pozwólmy jej malować, pozwólmy na relacje z księdzem Sopoćką, pozwólmy mówić o miłosierdziu Bożym, inne przełożone mówiły, nie możemy wnosić nic nowego, tak, w nauczanie Kościoła, żadnych nowych nabożeństw. To wszystko oczywiście było, ale fascynujące dla mnie jest teraz z perspektywy już tak bardzo wielu lat, kiedy ta historia kultu Bożego Miłosierdzia się rozwija, że to wszystko, co było przez Jezusa gdyby zaplanowane, przepowiedziane, to co Faustyna w Dzienniczku zapisała, w 100% zostało zrealizowane. To jest niesamowite. Ale myślę, stało się to dzięki temu, że Faustyna była posłuszna swoim przełożonym, zarówno właśnie z matką przełożonym, ale również arcybiskupem.
dosyć no, ciekawą rolę w szerzeniu kultu Bożego Miłosierdzia. Orwiał na głowie tak naprawdę dwie wybitne postaci, tak siostry Faustyna, później księdza Sopoćkę, który przychodził jako wybitny teolog, jako profesor przychodził do... 500 metrów, jakby tak było jeszcze 50 metrów dalej, to by chyba byłoby złoto. Karolina Naja, która wróciła niedawno, poprowadziła swój tydzień, mając za sobą trzy młode zawodniczki. Bardzo cieszą mnie wyniki. Teraz o Faustynie trzeba, a nie o jakimś sporcie. My dzisiaj po wielu latach, od kiedy ten kult już się szerzy, tak, jesteśmy świadkami tego, że to no, znakomicie zostało wszystko, dokładnie wszystko zostało zrealizowane. Ale zgodzi się pan, że jednak przebija pokora przełożonych względem tajemnicy świętej Faustyny, względem tajemnicy tego, co działo się w jej sercu, w jej wnętrzu, że możemy zawsze znaleźć takich wrogów nieprzychylnych, czy kogoś, kto nie rozumie, ale całościowo Faustyna jest w niejednym miejscu dzienniczka wdzięczna, że przełożona zadecydowała w ten sposób i Pan Jezus mi się wtedy objawił, wtedy mi powiedział to i to. Z pewnością tak i to chwała Panu właśnie, że jest taka mądrość w zgromadzeniu, że takie, a nie inne osoby są też wybierane na takie stanowiska, tak na stanowiska przełożonych, bo to nie jest tylko, tu pewnie siostra więcej powie, nie jestem zakonnikiem, nie mam takiego doświadczenia, ale tak sobie wyobrażam, jak funkcjonują klasztory, tak poszczególne domy, że przełożona to nie jest tylko odpowiedzialna za to, żeby ten dom funkcjonował normalnie, ale to jest też odpowiedzialność za powierzone jej siostry, tak? I myślę, że jej przełożone siostry Faustyny oznaczały się ogromną pokorą oczywiście, ale też wielką mądrością i na pewno też cechą charakterystyczną tych przełożonych było umiłowanie Kościoła, właśnie ten początek, tak? Patrzenie takie rzeczywiście najpierw delikatne, żeby być może nie naruszyć, nie wprowadzać czegoś nowego, ale ostatecznie, kiedy ta refleksja następowała, matki i później całe zgromadzenie, zresztą do dzisiaj tak jest, tak? To jest zgromadzenie, które jest właściwie wpisane, mają w charyzmat, tak? Siostry z tego zgromadzenia. Szerzenie, głoszenie kultu Bożego Miłosierdzia, to się brało już z tamtych czasów, z lat 30., później lata wojenne, kiedy to nabożeństwo, najpierw w klasztorach, no właśnie matka Michaela Moraczewska, która w czasie wojny, ona jeździła po klasztorach, opowiadała siostrom, bo to było niesamowite, że siostry były spotykane w czasie wojny przez ludzi na ulicach, były pytane tak o koronkę do Bożego Miłosierdzia, bo to wszystko gdzieś tam wychodziło, jakieś fragmenty dzienniczka, a na przykład było tak, że siostry w poszczególnych klasztorach, one nic o tym nie wiedziały, tak, były pytania do przełożonych, dopiero właśnie przełożona generalna matka Michaela jeździła po poszczególnych domach zakonnych. Wtedy właśnie wychodziło na jaw tak, że no są rzeczywiście takie objawienia, że to są objawienia, które były dane naszej siostrze, że trzeba na razie jeszcze być może delikatnie, bardzo spokojnie do tego podchodzić, ale ta mądrość przełożonych właśnie myślę, że zaowocowała tym, że to nabożeństwo tak pięknie rozwijało się i to już właśnie w czasie wojny, to jest paradoks niesamowity. Tu przykładem też jest wspominany dzisiaj w czasie Eucharystii w Dzierżawach ksiądz Franciszek Jabłoński, który właśnie, no to jest niesamowite, że on z nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia spotkał się w obozie koncentracyjnym. To jest niepojęte, że w takim czasie kataklizmu czegoś strasznego, że to nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia już wtedy było tak ogromną deską ratunku dla bardzo, bardzo wielu ludzi. Bardzo gorąco dziękuję. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja. Już można, prosimy wyłączyć radioodbiornik. Teraz i zawsze. Krystyna, tutaj kłania się, bardzo dziękuję za ten temat. Jestem pod wrażeniem, bo jeszcze wczoraj godzinę z Niegórze, tam w Stolinie Miłosierdzia my byliśmy się. Koronko wcześniej była giewnika, do czego zmierzam? Tak króciutko. Zaraz się zastanawiałam, skąd ta pobożność maryjna i wrażliwość na Słowo Boże, na Jezus Chrystus, Słowem Bożym. Właśnie na atmosfera domu rodzinnego. Pamiętaj, że przed zatkami po prostu przez Iwicko prosiła, żebym przeczytała biografię świętego syna. Już nie pamiętam tytułu, ale właśnie ten słowo znańskie bardzo dobrze, bo jesteś psychologiem przejrzyj, więc byłam zdumiona atmosferą rodziną. To, co dzisiaj prawda, młode małżeństwa prowadzą dom kościół domowy. Przecież codziennie
Boga. Każdy dzień rozpoczynał się poza modlitwą, śniadanie oraz praca, odpoczynek, wieczorem czytanie pobożnych świętych ksiąg. Także uważam, że nie było tam nadzwyczajności. To się to teraz, prawda, nowe ewangelizacje w domach. Nie szukało się żadnych, tylko normalna, prosta rodzina, rodzinna atmosfera, której no, ta mała Helenka wzrastała, skoro... No i tutaj się jeszcze właśnie przypomniał to doświadczenie rodziców, prawda, w Starym Testamencie też rodzice tych wielu osób doświadczały. Kto do nas telefonuje? Krystyna z Lublina. Dziękuję Pani Krystyno. Panie Bogie. Gorąco serdecznie pozdrawiamy. Dom rodzinny. Dzisiaj w kazaniu słyszeliśmy, że jeden z księży wypowiedział się, że rodzina Kowalskich to była rodzina przeciętna. Jak to rozumieć? Czyli, że wszyscy tak wtedy żyli, taką pobożnością, taką religijnością, czy ona była tak przeciętna, jak teraz mówimy, taka pomiędzy dobrem a złem, czyli przeciętni. Nie narzucają się Panu Bogu, ale też za bardzo Go nie miłują. Ksiądz Janusz Kowalski. Poprzeczka kiedyś była wyżej zawieszona. I ta przeciętność z tamtych lat na dzisiejsza to są dwie różne sprawy. Myślę, jestem głęboko przekonany, tak wczytując się w tę atmosferę rodzinną domu Kowalskich z Głogowca, że ta rodzina była Bogiem silna. I chociaż nie wszyscy chcą w to uwierzyć, w parafii też, to jednak ta rodzina była Bogiem silna. I kiedy czytam właśnie tę pochwałę świętej siostry Faustyny, skierowaną pod adresem swojego ojca, jego modlitw, to doznaję jakiegoś zachwytu. Prymas Wyszyński, Jan Paweł II, tylu, prawda, wspaniałych pasterzy kościoła w Polsce zawsze powtarzali, rodzina Bogiem silna. I taka była rodzina świętej Faustyny. Ta modlitwa ojca rano, wieczorem, prawda? Dzieci śpią. A on na głos godzinki śpiewa. Żona mówi, prawda, Marianna, mówi, dzieci, pobudzisz ciszej. No nie było, że prawda, pobudzisz. To była lekcja patriotyzmu, bo pacierz po polsku, ale też i polski katechizm. Tak, wyznanie wiary. Zresztą Chociaż też mieli powody do tego, by biegać za pracą, biegać za utrzymaniem, za chlebem i zostawić Pana Boga na boku, bo są rzeczy ważniejsze, bo są rzeczy pilniejsze, bo nie było chleba, bo nie było ubrań, bo nie było tego, co przecież już... Za żebraniem jeżdżą, wiesz, Polacy. Po Ameryce marzą, wiesz. Przychodziło również... W końcu, wiesz, jak dowiedzieli się, że my to mówimy, to tu zaczęli zamieniać Warszawę na Amerykę, że to niby już tu. Ciasteczka i różne smakołyki do godności i też przychodził świat... Ciasteczka. Tak samo jak przychodzi dziś, a jednak Bogiem silna znaczyła, że była... modlitwa i czas na modlitwę, a nie pogoń za zyskiem? Wydaje mi się, jestem przekonany, że miłość do Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie nauczyła się Faustyna, Helenka, w domu rodzinnym. Jeszcze raz wrócę do tego wydarzenia, tego pierwszego powołania. To jest fenomen, że taka mała gruszynka w ciągu jednego dnia, na bosaczka, prawdopodobnie tak to wyglądało, 9 kilometrów przemierza, żeby dwa razy spotkać się z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Zachowało się w pamięci takie opowiadanie, siostra może pięknie to przedstawiła,
jak to po pierwszej komunii nasza Helenka radza do domu, tu dzieci, prawda, w otoczeniu rodziców, rodzeństwa. No my tu mamy na co roku taki, prawda, przegląd dzieci pierwszokomunijnych. W tym roku podobno było, nie podobno, ale tak obliczyliśmy, że około 5600, prawda, pielgrzymów pierwszokomunijnych, 110 księży, biskup, prawda, no te dzieciaczki w bieli, no dziewczynki mają swój sposób wyrażania radości, prawda, chłopcy też jednego razu to taki, prawda, w szacie liturgicznej wszedł na drzewo, ale że to, prawda, takie, prawda, modrzew, to prawda, mamusia go potem wokół kościoła parę razy musiała przegonić, a potem 3 godziny chyba tak miał ręce złożone, pięknie. Nasza Helenka wracała do domu sama. Po pierwszej komunii świętej wyszła sąsiadka naprzeciw. Pyta się, ty idziesz sama? I ta odpowiedź, która jest natchnieniem dla wielu. Nie jestem sama, nie idę sama, idzie ze mną Pan Jezus. A mnie to się kojarzy od chociażby z psalmem. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulękę, bo ty jesteś ze mną. Dziękujemy. Ksiądz Janusz Kowalski, proboszcz i kustosz w sanktuarium urodzin i chrztu świętej Faustyny Kowalskiej. Kolejny telefon, prosimy. Halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja bym chciała zabrać głos właśnie w sprawie dzieci, ponieważ jestem z tej diecezji wrocławskiej. Moja córka jest dzieckiem tegorocznej komunii świętej. I pani ma na imię? Monika. Prosimy, pani Moniko. Halo, szczęść Boże. Tak, jesteśmy już na antenie. Prosimy. Szczęść Boże. Monika Janiak, kłaniam się. Diecezja Włocławska, parafia Grzegorzów. Tutaj ksiądz proboszcz, którego serdecznie pozdrawiam, księdza kustosza Janusza, wspomniał o tym, o dzieciach komunijnych. Halo? Tak, słyszymy panią doskonale. Słyszą, tak? Tak. Więc ksiądz tutaj Janusz wspomniał o dzieciach komunijnych i o tej procesji. Ja miałam możliwość uczestniczenia w tym roku, ponieważ moja córka przyjęła po raz pierwszy Pana Jezusa do serca. I chciałam powiedzieć taką, do jakiej refleksji ja doszłam, a mianowicie do takiej, że coś z tymi dziećmi się dzieje. To znaczy Faustyna, jak tutaj przepięknie Państwo mówicie, Helenka, Faustynka, to pamiętam pierwszy kontakt mojej córki, Hani, która zresztą wytrwale tutaj trwała ze mną podczas tej audycji, bo chciała koniecznie siostrę Marię Józefę pozdrowić, którą zresztą się wczoraj po koronce do miłosierdzia wyściskały, ale niestety w połowie audycji padła. Chciałam powiedzieć, że po raz pierwszy, jak byliśmy w Świnicach Warckich już z Hanią, wtedy kilkuletnią, nastąpiło coś tak dziwnego, że ta mała dziewczynka, wtopiona, zatopiona w kościele w Pana Jezusa, ja tak sobie z boku, jak się jej przyglądałam, to pomyślałam sobie, no naprawdę tak musiała chyba ta Helenka wyglądać. Oczywiście nie wiem, co się w sercu tego dziecka mojego działo, ale wiem, że coś w dzieciach, niesamowity wpływ ma siostra Faustyna na dzieci. Dziecięce koło różańcowe z parafii Grzegorzew, z którym kiedyś też byłam, miało taką, no takie wyróżnienie, dostąpiły wyróżnienia te dzieci. Wynosiły relikwie z Głogowca, z domu świętej Faustyny. I te dzieci po prostu jechały rozbrykane w jedną stronę, a z powrotem były tak głęboko rozmodlone, tak zatopione. Więc chcę powiedzieć, że siostra Faustyna to nie tylko taka siostra dla dorosłych, ale myślę, że głównie, a przede wszystkim chyba dla dzieci. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, bardzo serdecznie, księdza kustosza w szczególności i siostrę Marię Józefę. Z Panem Bogiem. Bardzo gorąco dziękujemy. Siostra Maria Józefa, może tak jest, że tutaj dzieci poprzez kontakt z siostrą Faustyną świętą, ale również poprzez kontakt z proboszczem, z kustoszem, czy z duszpasterzami słyszą takie nauki, takie świadectwo wiary, że nie wiedzą, co ze sobą zrobić potem. Ja myślę, że nie tylko kontakt przez słuchanie kazań i Słowo Boże, ale myślę, że habit w naszej parafii, habit siostry Faustyny, to, że są siostry właśnie Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, to jest dla dzieci bardzo ważne. Ja od 9 lat uczę w szkole podstawowej właśnie w Świnicach Warckich i ja pamiętam dzieci, które przychodzą do przedszkola, które na początku na przykład nie są z naszej parafii, nie widziały jeszcze siostry i mają taki lęk, się boją siostry. I znam dzieci, które już od dziecka nie wiedzą, jak wyrazić tą radość, że widzą siostrę Faustynę, więc
mówią w domu, że mają religię z siostrą Faustyną, że Matka Boża do nich przyszła na religię, że Matka Boża dziennik dzisiaj w szkole niosła, że siostra Faustyna po korytarzu chodzi, albo biegły, bo jeździłyśmy z siostrami rowerami, więc widziały, że siostra Faustyna rowerem jedzie. Dzieci mają kontakt z siostrami i wtedy widzą jakby siostrę Faustynę, ale jeśli do dzieci się wychodzi z radością, tutaj bardzo serdecznie Panią pozdrawiam i Hanię, ponieważ pamiętam, jak pierwszy raz Hanię na Głogowcu spotkałam, to ona za tydzień przyjechała i przywiozła cały stos laurek dla mnie, przez cały tydzień malowała i ona co roku przyjeżdżała na wakacjach na Głogowiec, żeby przywieźć mi laurki, które malowała. Ale ona nie malowała dla mnie, tylko właśnie dla siostry Faustyny, tylko jej kontakt właśnie z moją osobą, myślę, przypominał siostrę Faustynę i myślę, takie piękne świadectwo chciałam powiedzieć. Co roku wyjeżdżamy z dziećmi do Zakopanego. Mamy takie dzieci z kółka biblijnego, zbieramy przez cały rok pieniądze i jedziemy do Zakopanego. W tym roku akurat tak się zdarzyło, że przez cały tydzień lał deszcz, ale dzieci były przeszczęśliwe. I takie piękne świadectwo, kiedy byliśmy jednego dnia w pustelni brata Alberta na Kalatówkach. Było to w okolicy godziny Miłosierdzia, padał deszcz, nie było innych turystów ani pielgrzymów, więc ksiądz proboszcz powiedział, godzina Miłosierdzia, odmówimy koronkę. I nasze dzieci, których było 20 razem z opiekunami, zaczęliśmy odmawiać koronkę. I siostra Albertynka, która w tej pustelni tam gdzieś była, ona wyszła i się pyta, patrzy i mówi tak, ja wyszłam zobaczyć, co to za dzieci odmawiają koronkę do Bożego Miłosierdzia. Co to za dzieci wychowane jakby w tle koronki do Bożego Miłosierdzia? Zobaczyła habit siostry Faustyny i mówi, a już teraz wiem. A nasze dzieci z radością odmawiają koronkę do Bożego Miłosierdzia. I myślę, że to właśnie nasza praca tutaj z dziećmi. Dziękujemy. Pan Andrzej Karkowski, dyrektor. Ja chciałbym potwierdzić to, co siostra Maria Józefa mówi. Siostry w naszej szkole są obecne od 2001 roku, od początku, kiedy pojawiły się tutaj na terenie naszej parafii. I myślę, że to świadectwo sióstr, taka codzienna praca wyrażona obecnością, ale także modlitwą, podejmowanymi różnorodnymi formami działań, bo siostry aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. To nie jest tak, że siostry uczą tylko religii, prawda, katechezy, wchodzą na lekcje, wychodzą i na tym ich rola się kończy. One są włączone w cały proces wychowawczy, dydaktyczno-wychowawczy szkoły, podejmują różnorodne działania, są z nami na każdej uroczystości szkolnej, na wycieczkach, na spotkaniach, w czasie wyjazdów do kina, w czasie zabaw i dyskotek też szkolnych. Nie unikamy niczego, tych spotkań, tego obcowania z siostrami, nie zabraniamy dzieciom. Myślę, przez to nasze dzieci zachowują się, chyba siostro, mogę powiedzieć, nieco inaczej. Często spotykamy się, może to dziwne, ale spotykamy się dość często z taką sytuacją, że wyjeżdżamy wspólnie do teatru, do Łodzi, do kina i nagle podchodzi do nas po seansie ktoś z tego kina, pracownik, ktoś, kto pilnuje tam dyscypliny i gratuluje nam naszych dzieci, naszych wychowanków i mówi, jak pięknie się wasze dzieci zachowują, nie spotykamy się z tym. Jakoś specjalnie nie zwracamy na to uwagi, jesteśmy przyzwyczajeni, że te dzieci się tak cały czas zachowują, więc jest to dla nas bardzo miłe, ale jednocześnie zaskakujące, skąd się to bierze. I myślę, że ta obecność sióstr tutaj odgrywa w tym wszystkim bardzo ważną rolę, niezwykłą. I korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić tutaj na antenie siostrę Oktawię, która jest w tej chwili w Warszawie, przełożoną siostrą Jerzy, siostra nam słucha, to serdecznie pozdrawiamy. Ma tu siostra też swój niezwykły wkład i ślad w tej szkole. Pozdrawiamy siostrę Józefę niedawno w Kaliszu, a teraz już we Wrocławiu. Siostro, również serdecznie pozdrawiamy, pamiętamy o tej ciężkiej pracy. No i oczywiście tutaj niezastąpiona w tym wszystkim nasza siostra Maria Józefa. Jeszcze jeden taki, jeszcze jedno słowo, mianowicie,
że w tej pracy sióstr, to co dzisiaj nawet w czasie mszy świętej było akcentowane, to nawet ojciec dyrektor mówił, uśmiechnijcie się, prawda, uśmiechnijcie się, bo przecież to jest radość, prawda, nasza wiara to jest okazywanie sobie także wzajemnie radości. I siostry się właśnie uśmiechają, one nie są na co dzień smutne, one wnoszą ogromną radość w naszą szkołę, kiedy siostry wchodzą, dzieci podbiegają, przytulają się, często właśnie tak jak siostra mówi, mówią do siostry Faustyno, albo widziały Faustynę, albo rozmawiały z Faustyną, czy lub z Faustynką. Mamy przychodzą, tych młodszych, zwłaszcza dzieci, oddziałów przedszkolnych i właśnie często wspominają o tym, że dzieci w domu mówią, że miały katechezę z Faustyną. Jest to takie miłe, ale tak na poważnie mówiąc, to jest to bardzo ważne w życiu naszej szkoły, bardzo ważne w wychowaniu dzieci. Myślę, że to ma też wpływ na wychowanie w rodzinach, przenoszenie tego klimatu później do rodzin, do własnych domów. Kontynuacja tej atmosfery, zabieranie tej atmosfery do domu. Także siostro, serdeczne podziękowania za to wszystko. Jesteśmy w Świnicach Warckich, chociaż transmisja poniedziałkowa w Dzierżawach, w parafii Miłosierdzia Bożego. Kolejny telefon, przypomnę też numery dla tych, którzy się włączyli do nas i słuchają Radia Maryja. Śladami świętej siostry Faustyny to temat, a telefony 63 288 11 39 lub 63 288 11 30. Prosimy, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Jolanta z Wrocławia. Ja mam takie dwa pytania. Rodzina siostry Faustyny, Heleny, była bardzo pobożna, miłująca Boga. Dlaczego jednak taki był opór, zwłaszcza u ojca, przed pozwoleniem Faustynie pójścia do zakonu i potem nawet do tego doszło, że ojciec był na nią tak zagniewany, że nie przyjechał, już nie pamiętam, czy na obuczyny, czy na śluby wieczyste, ale w każdym chyba na obuczyny nawet nie przyjechał, tylko chyba któraś z sióstr. A drugie pytanie, siostra Faustyna w dzienniczku, to nawet był czytany ten fragment dnia z Radiu Maria, ma taką wizję, że widzi dzieci Jezus, Maryję, no i pisze o jakimś dziaduniu świętym. Czy to chodzi o świętego Józefa? Bo potem właśnie pisze, że święty Józef zniknął. Nie wiem, czy to chodzi o świętego Józefa, czy jakąś inną postać. To wszystko serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za bardzo ciekawą audycję. Dziękujemy, pani Jolanto. Kto podejmuje się odpowiedzi? Siostra Maria Józefa i ksiądz proboszcz, czy ksiądz Kustosz. Rodzice siostry Faustyny, Helenki Kowalskiej, byli bardzo pobożni i bardzo ją kochali. Helenka była, w biografiach jest napisane, takim bardzo umiłowanym dzieckiem taty. Nawet podają, że tylko Helenka znała niektóre tajemnice taty. Na przykład tata miał broń i tylko Helenka wiedziała, gdzie ją przechowuje. Oni bardzo ją kochali. Po drugie, nie mieli pieniędzy, żeby Helenkę wysłać do klasztoru. Wtedy był potrzebny posag. Oni byli bardzo biedni. Ksiądz proboszcz namawiał tatę siostry Faustyny, żeby sprzedał krowę i dał te pieniądze na posag. Ale tata powiedział, że jeśli sprzeda krowę, dzieci nie będą miały co jeść. Nie stać było rodziców siostry Faustyny na ten posag. Oni ją kochali i nie stać ich było. Dlatego Helenka poszła na służbę, żeby też pomóc finansowo rodzicom. I to były tak jakby trzy przyczyny, dlaczego.